którym każdy wędkarz znajdzie coś dla siebie. Wędki na każdą porę roku. Zanęty mistrzu. Tematem dzisiejszego programu będzie połów ryb techniką wędki podlodowej z użyciem mormyśki. Naszym ekspertem jest Piotr Stępniak, uznany przez wielu polskich wędkarzy za niekoronowanego króla polskiego wędkarstwa podlodowego. W dobie coraz bardziej spadającego pogłowia ryb drapieżnych w naszych wodach, połów ryb karpiowatych, takich jak płotki, leszcze, krąpie, zajmuje coraz więcej miejsca w sercach polskich wędkarzy. Powiedz Piotrze, czym powinniśmy się kierować w doborze sprzętu służącego do połowu ryb karpiowatych z lodu? No cóż, może powiem banał, ale myślę, że przede wszystkim rozumiem. Polski wędkarz i nie tylko wędkarz jest przyzwyczajony do pełnej wiary w słowo pisane i niejednokrotnie naczyta się rzeczy, praktycznie rzecz biorąc, no bzdurnych, nie tylko w naszej prasie wędkarskiej, ale również w różnego rodzaju przedrukach. Ja myślę, że myślenie jest podstawą tego, co należy wykonywać. Przede wszystkim musimy zdać sprawę, że ryby spokojnego żeru zimą poruszają się bardzo wolno, ich przemiana materii jest bardzo słaba, są ociężałe i żerują bardzo delikatnie. Jednocześnie nie stawiają wielkiego oporu w wodzie. Za wyjątkiem momentu, kiedy zbliżają się do pokrywy lodowej, spostrzegają światło i wtedy zaczynają się jakieś ucieczki i odjazdy, ryba ta praktycznie nie walczy. Więc nie można stosować żyłek 14, 16 czy 18 do techniki mormyszki, ponieważ jest to założenie bardzo niesłuszne. Myślę, że przekroczenie bariery 0,10 jest błędem. Sądzę, że omawiając tą technikę wędkowania ryb karpiowatych, należy zacząć od leszcza, ponieważ bardzo lubimy go wszyscy łowić, szczególnie okazy duże, które no, jeszcze występują w dość znacznych ilościach w naszej wodzie. Do techniki leszczowej powinniśmy zastosować mormyszkę ciężką, tak zwaną drojsenę, zbrojoną dodatkowo w larwy ochotki. Czy ciężar mormyszki dobieramy do głębokości łowiska? Jest wskazane, żeby był ciężar dość znaczny, bo przeważnie leszcze łowimy na 9-12 metrów. Niemniej jednak, jeżeli występują tam leszcze duże, dwukilogramowe i większe i biorą powiedzmy 1 na 10 czy 15 minut, to praktycznie rzecz biorąc nie ma żadnego znaczenia, czy mormyszkę opuszczamy w ciągu minuty czy dwóch, bo idziemy po dużą rybę. I to jest podstawa tego, co powinniśmy sobie założyć w taktyce łowienia. Dlatego drojsena, która jest podstawowym ślimaczkiem i występuje na dnie jezior, powinna być jako imitacja założona na wędkę podlodową. Wędka podlodowa musi być uzbrojona do leszcza w długi sygnalizator, bardzo delikatny, niekoniecznie utrzymujący mormyszkę, bo praktycznie rzecz biorąc mormyszkę kładziemy na dno zbiornika, napinamy bardzo ładnie żyłeczkę. Zademonstruję tutaj, o jeszcze kowroteczkiem możemy sobie, możemy łowić z przystawki na tak zwanego lenia, czyli nie ruszając w ogóle wędką. Na podstawce sobie leży wszystko napięte, mormyszka leży na dnie. Drojsena jest, występuje w przeróżnych kolorach, od pomarańczu, taką salamandrę tutaj widzimy, widzimy ciemną drojsenkę, żółtawą, są to mormyszki światowej klasy, łowią na nie wszyscy Skandynawowie, cała Rosja. I zaczyna się ona w Polsce. My osobiście dobieramy sobie drojseny wolframowe, bo wiemy leszcze bardzo głęboko i zbrojone dodatkowo brokatowane, jednocześnie fosforyzowane. Dlaczego? Na gospodarstwie na przykład olsztyńskim, którym będziemy w przyszłości prawdopodobnie łowili tego leszcza, dozwolone jest łowienie w nocy. Łowienie fosforową mormyszką powoduje występowanie praktycznie, doświadczalnie mogę to powiedzieć, dziesięciokrotnie większej ilości brań. Jak zbroimy drojsenę? Leszcze lubią bardzo duże ilości ochotki na haczyku. Pokażę szybciutko, jak to się zakłada. Zresztą nie ma to praktycznie znaczenia, jak my wkuwamy ochotkę. Możemy wkuć pojedynczo od główki. Proszę bardzo. Kilka sztuk ja biorę w palce i nakuwam. Zakładamy, że mormyszki uzbrojone są w bardzo ostre haczyki. Praktycznie rzecz biorąc, haczyki podlodowe wysokiej klasy w mormyszkach, wszystkie są idealnie ostre. Nie należy patrzeć na grot czy odgięcie haka. Proszę bardzo, zawaliłem pęczek około 12-15 ochotek, opuszczam go na dno, część się osypuje i tak to powinno stać. Bywają takie sytuacje, że jak leszcze przypłyną,
na łowisko i żerują w okolicy nęconej tutaj przez nas, widać na żyłce takie delikatne pulsowanie, jakby woda zaczęła wychodzić spod lodu. Jest to znak, że leż stoi na dnie niedaleko mormyszki i płetwami piersiowymi po prostu powoduje ruch wody i porusza żyłkę. Nie ma brania. Co robimy w tym momencie? Szybciutko bierzemy za wędeczkę i pukamy dwu czy trzykrotnie delikatnie o dno, stawiając z powrotem mormyszkę. Należy już rękę trzymać przygotowaną, bo on odebrał sygnał linią boczną i będzie zaraz to pobierał do pyszczka. Następuje wyjazd kiwoka. W tym czasie niekoniecznie musimy się śpieszyć z zacięciem. Jest sytuacja podobna jak latem. Możemy wyczekać nawet 3-4 sekundy, spokojnie wziąć wędkę w rękę i delikatnie go zapiąć. Nie metodą kolano, broda, czy jeszcze wyżej, jak to nieraz widzimy na lodzie. Natychmiast pęka żyłka. Ryba jest duża, wagi powiedzmy 1,5-2 kilo, żyweczka pęka. Czy regułą jest odkładanie wędki na lód w przypadku łowienia leszczy? Nie ma takiej reguły. Wędkarze, którzy, że tak powiem, łowią bardzo często i nazwałbym to profesjonalnie, jednokrotnie prowokują tego leszcza. Leszcz przy nęceniu z powierzchni, na wodach, gdzie nie ma ruchu, na lodzie, gdzie nie ma ruchu wody pod spodem, opuszczają nęcą ochotką leszcza, ponieważ jego podstawowym pokarmem są ochotki. Ja zakładam, że wędkarze będą nęcili prawidłowo, nie makaronem, jakimiś kaszami czy zanętami sypkimi, ale tym, czym leszcz praktycznie przez całą zimę dożywia się, czyli tylko i wyłącznie ochotką i drojseną. Czyli przy połowie podlodowym również obowiązuje zasada, bez nęcenia nie ma łowienia. Absolutnie. Bez nęcenia nie ma żadnego łowienia, a tym bardziej leszcz. Jeżeli ktoś złowi bez nęcenia leszcza 2 czy 3, to jest jego wielki sukces i należy uznać, że usiadł na zimowisku. Mówi, że usiadł na rybie. Natomiast w tym samym okresie, kiedy złowił te 2-3 leszcze, przy poprawnym nęceniu, złowiłby powiedzmy sobie 20, 30 czy 50 leszczy. Ja osobiście tutaj na naszych jeziorach warmińskich potrafię złowić do 100 leszczy w ciągu 5 godzin łowienia, jeżeli wytrzymuje temperaturę na lodzie. Myślę, że to jest bardzo dużo. Ja nie mówię, że je zabieram, ale po prostu łowię, nałowię się do bólu, jak mówią wędkarze. I wracam sobie spokojnie do domu, ryby wszystkie wypuszczone, leszcz doskonale wraca do środowiska, nic mu się nie dzieje. Jeżeli wędkarze mają kłopoty z nabijaniem takiej dużej ilości ochotek, zademonstruję bardzo szybciutko, jak można zrobić pęczek, który poda się elegancko na haczyk. Proszę bardzo. Bierzemy ochotkę. Z dekagrama ochotki kupowanej w sklepie można wykonać 15 do 20 pęczków. Mam specjalny przyrząd, ja mam z długopisu zrobiony, to jest cięty wentyl, takie naciągnięte na kołnierz tego urządzonka i delikatnie ten wentyl zsuwam na ochotkę. Mam wykonany pęczek, takich pęczków sobie mogę z domu zrobić 10 czy 15 na łowisku. Haczyk wpinam pod gumkę, wszystkie ochotki mi żyją. I to jest cudowne, szybkie mocowanie przynęty na haczyku i spełnia wszelkie potrzebne nam zadania. Praktycznie rzecz biorąc, na taki jeden pęczek z ochotką można złowić 5, 6 do 10 leszczy nawet. Czy ochotka jest jedyną przynętą używaną do połowu leszcza? Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o to, żeby była skuteczna, jedyna. Ja uważam, że nic innego nie powinno się stosować. Stosują wędkarze białe robaki, dżdżownice, siekane, czerwone i tak dalej. Niemniej jednak efekty skutecznego łowienia to jest tylko i wyłącznie ochotka. I teraz chciałbym jeszcze pokazać szybciutko, jak należy przygotować skuteczną zanętę na leszcza. Bierzemy, kupujemy sobie gdzieś w sklepie 5 do 10 dekagramów jokera, w zależności od tego, jak długo chcemy nim łowić. Wrzucamy go do miksera. Proszę bardzo, tutaj zademonstruję. Szybciutko. Dolewam pół szklanki wody, tak żeby zatopić to wszystko. Co na to powie twoja żona? Nic nie powie, bo to jest mój prywatny mikser, tylko i wyłącznie do tych celów stosowany. Do łowienia leszczy i płoci. Ja już takich mikserów w życiu kilka, że tak powiem, zniszczyłem, albo gdzieś tam zostawiłem na zawodach, czy w innych okolicznościach. No i wiadomo, jak to żona, no ale jak to wędkarze mówią, wilk się psa nie boi, tylko nie lubi, jak szczeka. Spróbuję to szybciutko przemiksować. I już jest doskonała mieszanka
przemiksowana. W jaki sposób podajemy taką mieszankę na przygotowaną? Już pokazuję. Więc przede wszystkim musimy zaopatrzyć się, musimy zaopatrzyć się w ziemię. Dobrze by było, żeby była ta sucha ziemia. Ja mam ziemię taką, powiedzmy, lubelską. Ona jest ciężka, dobrze się rozsypuje. Zalewam taki niewielki zbiorniczek tej ziemi połową tego zmiksowanego towaru. Palcem sobie tam to wszystko przemieszam, przegniatam. Proszę bardzo. Część tego jokera żywego, który mi pozostał, dokładam do tej mieszanki. Ta ziemia była sucha. Raz, dwa. Wszystko się utwardza. I zostaje. To jest mu klejona kuleczka, którą wpuszczam w przerębli pionowo na dno. Ze środka, centralnie, kuleczkę. Nie jajo, nie jakiś tam kwadrat zgnieciony, niewielki, wielkości orzecha laskowego. Proszę bardzo, co się dzieje w wodzie w tej chwili? Co się dzieje w wodzie? Joker spadł, uwalnia się pomalutku, tworzy się dodatkowo obłok ze względu na ruch wody, tworzy się obłok, leszcze wyczuwają przynętę z odległości do 50 metrów. Jest to ichtiologicznie dowiedzione. Zarówno reagują na hałas, czyli na spadanie przynęty na dno, jak również na zapach, który rozchodzi się z ochotki. Zwłaszcza jeżeli jest ona zmiksowana. Zwłaszcza jeżeli, no to przede wszystkim po to miksowaliśmy, żeby uzyskać ten doskonały system wabiący. Ale co ja robię jeszcze dodatkowo? Tam, gdzie są leszcze, powiedzmy na krawędzi tych 9-10 metrów, potrafią wystąpić na naszych jeziorach również duże płocie. Jeżeli trafiają się płocie, a płoć pokazuje branie również przez takie potrząsanie, zatrzymanie, znaczy się, że jest w łowisku, ale nie mogę pociąć, bo mam za dużą drojsenę, no nie da rady jej łowić. Szybciutko przemontowuję zestaw. Po prostu wyciągam tą żyłkę, drojsenkę, odkładam do pudełka i montuję pojedynczy haczyk. Spławik zimą nie wchodzi praktycznie w rachubę przy łowieniach indywidualnych. Łowimy spławikiem tylko na zawodach, kiedy należy pozyskiwać szybko duże ilości małych ryb. Szybciutko wiążę haczyk pojedynczy. Raz, dwa, trzy, tam z 8 razy przewijam. To jest węzeł, który stosują praktycznie wszyscy wędkarze. On jest taki sam jak robiony metodą starszą, taką już sprzed lat. Mam go przywiązanego. Sprowadzam go szybko. Węzeł do grotu. I jestem gotowy do łowienia płoci. Zaraz pokażę, jak to trzeba zrobić. Często zdarza się, że w łowisko zanęcone na leszcza wchodzą płocie. Często się zdarza. Niemniej jednak na głębokościach takich, gdzie występują leszcze do kilograma, do półtora kilograma, 12-14 metrów, jest to przypadek częsty. A tam, gdzie zimują leszcze bardzo duże, 3-kilogramowe, 4-kilogramowe, na dużych flosach, na głębokościach 30 metrów, 25 metrów, nie zdarza się nigdy, żeby była płoć. Ja jeszcze nie spotkałem się przez 40 lat swojej kariery wędkarskiej, żebym z 30 metrów złowił płotkę. Nigdy. Chyba że z opadu w trakcie przelatywania. Proszę bardzo, założyłem haczyk. Do haczyka zakładam steel. Dlaczego steel, a nie śrucinę? Ano dlatego, że nieraz zdarza się, że w opadzie haczyk po prostu przekłada się na żyłkę i następuje splątanie. Kiedy następuje splątanie ze stila, zawsze jestem w stanie żyłkę rozmontować z powrotem i ponownie łowić. Stila mogę przesuwać lewo, w prawo. I co tutaj się dzieje? Ten ołów, który tutaj mam zamontowany, w wypadku ekstremalnym, kiedy no po prostu nie chce mi się, bo akurat te płotki znowu przestały brać. Lub no, moje podejrzenia, że to były płocie, były niesłuszne, bo ocierał mi się leżo, żyłkę wynosił mi coś takiego. Po prostu przesuwam go troszeczkę dalej, kładę go na dno z powrotem z pęczkiem ochotki, który sobie przedtem przygotowałem. I jest to znowu podobna sytuacja, jak była przedtem analogiczna do łowienia z mormyszką. Tyle tylko, że haczyk mamy odsadzony od tego łowiu o kilka centymetrów. Leż i tak to bierze w pyszczek. Każde jego branie związane jest praktycznie z podniesieniem kiwaka. Można nazwać to przystawką leszczową. Można to tak nazwać. I to praktycznie jest taka przystawka leszczowa, również bardzo skuteczna do tej techniki łowienia. Stosujemy ją niejednokrotnie w nocy, ale stosujemy ją również do łowienia płoci. Teraz jeżeli łowimy płoć,
Jeszcze wpadnę ci w stołówkę. Tak, proszę bardzo. Na jakich głębokościach poławiamy leszcze tą techniką? Techniką mormyśki ja generalnie najwięcej leszczy złowiłem między 7 a 15 metrem. Jest to technika bardzo szybka. Jeziora Warmii i Mazur obfitujące w leszcze, właśnie zimują one na tej granicy. Czyli praktycznie poza spadem już, za stokami, na blatach. To są ich miejsca żerowania i nie ma się co temu dziwić, bo z blatów zarówno obumarłe, różnego rodzaju zwierzątka wodne, ochotki, wszystko się staczają, prąd wody je tam stacza i one na tych krawędziach bardzo ładnie sobie tam żerują. Jednocześnie płaskie blaty również są dobre. U nas można spotkać po 100 wędkarzy niejednokrotnie na blacie łowiących leszcze, szczególnie na jeziorze Wadąg. Ono obfituje w bardzo dużej ilości leszcza, doskonałego leszcza, szybkiego leszcza i zawsze żerującego. Czy jest minus 15, czy 0, leszcze na Wadągu zawsze biorą. Pora, aby nasz mistrz zademonstrował swoje umiejętności w praktyce. Zapraszamy Państwa na lód. Ja myślę, że te tutaj teoretyczne wszystkie i pokazowe przesłanki zostaną jutro zademonstrowane w praktyce i na pewno skończą się sukcesem bez względu na to, czy pogoda będzie pozytywna w sensie wędkarskim, temperaturowym i ciśnieniowym, czy też będzie niesprzyjająca i ekstremalnie trudna. W każdych warunkach ja łowię ryby w znacznych ilościach, nie zabieram tych ryb, bo nie jestem mięsiarzem żadnym, ale sprawia mi to wielką przyjemność i kontakt z przyrodą to jest podstawa. Zimą bardzo dobrze wypoczywamy w środowisku przyrody. Zapraszamy. Wędkarski Świat. Najlepsza gazeta dla wędkarzy. Jesteśmy na lodzie. Kolejny raz na jeziorze Wadą, należącym do gospodarstwa rybackiego Olsztyn. Zima porządnie daje nam się we znaki. Będziemy dzisiaj uprawiać wędkarstwo ekstremalne. Jak Państwo widzą, w tej chwili znajdujemy się wokół cyklonu lub też huraganu, jak kto woli. Jest temperatura około minus 8 stopni. W nocy spadło 25 cm śniegu, który jest nieustannie na nas nawiewany przez całą połać 300-hektarowego jeziora. Mimo wszystko spróbujemy udowodnić, że nawet w takich warunkach można skutecznie łowić i to łowić piękne ryby, jakimi są leszcze. Łowisko zostało już wcześniej zanęcone. Pora, żeby Piotr Stępniak pokazał nam, czy w takich warunkach jest w stanie złowić jakąkolwiek rybę. Zapraszamy na połów leszcza. Jak widzicie Państwo, uprawiamy w tej chwili łowienie ekstremalne. Temperatura sięga minus 9 stopni. Panuje mały huragan. Jesteśmy na środku 300-hektarowego jeziora i w nocy spadło 25 cm śniegu, który jest namiętnie nam w twarz nawiewany. Mimo wszystko wydaje się, że ryby biorą wspaniale. Piotrze, czy myślisz, że to jest kolejny leszcz? No, będzie pięknie, więc na pewno jest leszcz. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. Zresztą zaraz on się tutaj pokaże. Jest to kilka metrów holu. Nie jest duży, bo pogoda nie sprzyjająca, ale gwarantuję, że w tygodniu brały takie do 2 kg, a między nimi pokazywały się piękne okonie. No, ślicznie pompuje, bardzo ładnie odbiera. Nie jest wielki, ale żyłka jest 0,6 mm grubości. Musimy bardzo delikatnie tutaj holować, bo każda drobina lodu przymarznięta do kołowrotka może spowodować, że leszczyk nam urwie żyłkę. Przepraszamy, że ryby tak słabo biorą. Jest to dopiero 14 leszcz dzisiaj złowiony przez Piotra. Ale Piotr twierdzi, że jeżeli warunki pogodowe pozwolą na normalne łowienie, złowi ich dużo więcej. I gdyby nie było mrozu, wszystkie leszcze wypuszczalibyśmy do wody, ale dla potrzeb kamery one zostały. Przekażemy je dla jakiegoś domu dziecka w Olsztynie, bo nie mamy co z tymi rybami zrobić. No jest ekstremalnie trudno się wędkuje. Leszcz pięknie chodzi, opracuje, odbiera żyłeczkę. O, jest. Pokazał się. Można tu złowić dosłownie do 50 kg leszczy. Ślicznie zapięty na mormyszkę. Jedna ochotka, kolejny do kolekcji. Proszę bardzo. Mamy kolejną rybę. Podejrzewam, że jest to na pewno leszcz, bo no, w nęceniu dzisiaj są praktycznie same leszcze. Tak, są trudne warunki pogodowe, a jednak żerują. 10 stopni mrozu nie przeszkadza im i tak silny wiatr i spadek potężny ciśnienia w żerowaniu. Natomiast bardzo przeszkadza wędkarzowi, bo sygnalizator brań praktycznie rzecz biorąc tak szybko się buja na wietrze, że trudno nieraz fałszywe brania się tak zwane zdarzają. No idzie pomalutku, żyłka jest 0,6 mm grubości, powinien zaraz się pokazać w przeręblu, bardzo ładnie się wypompowuje. Agresywna
wędeczka pięknie holuje. Zaraz zobaczymy, na pewno się pokaże. Jest coraz bliżej. Mamy na tym jeziorze bardzo dużo szkodników w postaci kormorana i wiele leszczy jest okaleczonych. No, jeżeli tak dalej pójdzie, to kormorany zjedzą Polskę. Chyba wszystkie gospodarstwa upadną, wykończyły łowiska. O, pięknie odjeżdża, zobaczył światło, podniósł się wyżej, zobaczył światło. Nie jest duży, ale mimo wszystko boi się światła. Przerębel, o, prześwietla, proszę bardzo, od razu stanął tak zwanym okoniem. Jest, pokazuje się, no jest, wyszedł. Pięknie wisi na mormyszce. O, zimny strasznie. I słabiutki, zmęczony. O. Zaraz będzie zamarznięty na lód, jak poprzednie. 3-4 minuty przy 10 stopniach mrozu i wietrze, oszroniony, koniec. Myślę, że w tej chwili przejdę na inną technikę. Łowię techniką mormyszki, ale w związku z tym, że jest dużo fałszywych brań, przejdę na technikę z samym ołowiem i haczykiem. Powinno być dużo ciekawiej. Poza tym nie będę musiał trzymać wędeczki w ręce i pracować nią, a postawię i będzie to tak zwane leniwe wędkowanie, czyli tak jakbyśmy latem łowili spod purek. Zmiana techniki łowienia przyniosła oczekiwane rezultaty. Kolejna ryba w czasie holu. No oczywiście, zmieniliśmy technikę, ponieważ bardzo było dużo fałszywych brań. Przeszedłem na sam ołów, czyli taką, powiedziałbym, wydłużoną śrucinę nazywaną przez wędkarzy powszechnie steel. No ale haczyk chyba jest przywiązany do żyłki. Haczyk jest przywiązany do żyłki, 24 maleńki haczyczek. Dosłownie była jedna ochotka na haczyku. Proszę bardzo, leszcie, no boi się do góry się wynurzać. Bierzemy go pomalutku. Jest światło i widzi światło i zaczyna odjeżdżać. No jest duża głębokość, poza tym ten hol trwa dość długo. W normalnych warunkach łowienia łowimy, ja myślę, że można złowić 3 w ciągu 5 minut. No przynajmniej tyle brań powinno wystąpić. Ryba jest... W tej chwili łowimy na głębokości około 15 metrów. Tak. Dlaczego zastosowaliśmy akurat tą technikę? No, ze względu na warunki atmosferyczne, dużo fałszywych brań, które występowały przy mormyszce. Ryba poza tym delikatnie dzisiaj bardzo żeruje, bo jest duży mróz. Ale przy tej technice możemy bardzo szybko opuścić haczyk z ochotką na samo dno i spowodować, żeby on tam pozostał. Wędkarze miejscowi tutaj, powiedzmy sobie, w Armii Mazur stosują... O, bardzo mocno ciągnie. Stosują bardzo duże mormyszki, one też dość szybko schodzą. Szczególnie jeżeli chodzi o wolframy. O, piękny leszczyk, piękny walczy. Leszczyk, ulubione kolory. O, proszę bardzo, widać. Styl widać. Zapiął się za sam czubeczek. Tylko, że tylko. Piękny leszczyk, powiedzmy 90 deko, to jest leszczyk dominujący tutaj na tych wodach. O, widać, że żeruje intensywnie, proszę bardzo, odchody, bardzo dobrze żeruje, opukałem rękę. W dobrym żerowaniu nawet... Łowienie kilkunastu takich ryb, nawet w tak nieprawdopodobnych warunkach atmosferycznych, potwierdza naszą teorię, że ryby można łowić zawsze i wszędzie. Wystarczy odrobina wiedzy i trochę praktyki. Dobrze zanęcone łowisko spowoduje, że nie wrócimy z wody nigdy o kiju. Oczywiście i tu widać, proszę bardzo, ślady kolejne, ślady po kormoranie. Prawie każdy jeden jest uderzany przez kormorana, jak nie od strony ogonowej. Powiedzmy, nie z każdym sobie kormoran radzi. Jest to naprawdę zmora w tej chwili wędkarstwa i nie tylko gospodarki całej rybackiej w Polsce. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Pomimo tak trudnych warunków, przy dobrej zanęcie proteinowanej, bardzo wysokiej klasy, podawanej w niewielkich ilościach, można znęcić. Ja myślę, że pod nami jest około kilka ton ryb tutaj w tej strefie. Dlatego, że to jest tak zwane leszczowisko. Takich punktów jest na jeziorze Wadąg bardzo dużo, gdzie siedzi nieraz, szczególnie w weekendy, po 30-40 sympatyków wędkarstwa i łowią praktycznie wszyscy leszcze. Udowodniliśmy, że ryby można łowić naprawdę w każdych warunkach atmosferycznych. I zasada jest taka, że im ładniejsza pogoda, tym ryby będą lepiej na tym lodzie brały. Podstawa to jest odpowiednie zanęcenie łowiska i odpowiednia technika, odpowiedni sprzęt i odpowiednia przynęta. No po to jest ten program, żeby pokazać poprawne techniki wędkowania, a lód ma to do siebie, że wędkarz praktycznie może dotrzeć w każde miejsce na tafli i nie bez łódki, bez żadnych dodatkowych jakichś środków finansowych. A wędkowanie z lodu, umiejętne wędkowanie z lodu daje dużo większe efekty. Dzień dobry Państwu. Witamy ponownie na jeziorze Wadąg.
Jesteśmy w tym samym miejscu co wczoraj, w nieco innej scenerii. Dzisiaj mamy piękną pogodę, świeci słońce, dzień jest bezwieczny. Co prawda mamy minus 17 stopni, ale jest pięknie. Witamy Państwa. Wczoraj mieliście Państwo obejrzeć wyjątkowo ekstremalne łowienie. Dzisiaj z komunikatów meteorologicznych dowiedzieliśmy się, że siła wiatru wczoraj dochodziła do 90 km na godzinę. Opad śniegu nocny wyniósł 35 cm. Odczuwalna temperatura chłodzenia ciała była minus 28, a faktyczna temperatura wynosiła minus 10 stopni. W takich oto warunkach próbowaliśmy wczoraj łowić leszcze i nie bez rezultatu. Dzisiaj Piotr od rana bardzo nalegał, aby wrócić w te same przeręble, gdyż twierdzi, że łowiska są bardzo dobrze ułożone, przygotowane, zanęcone. Pogoda nam sprzyja i obiecuje, że od samego początku rozpocznie bombardować widzów łowionymi leszczami. Sprawdźmy, jak mu to wychodzi w praktyce. Minęła już godzina od momentu, kiedy Piotr Stępniak rozpoczął łowienie na ówcześniej przygotowanym łowisku. Jak widzicie Państwo, efekt jest... Była ryba? No jest chyba ryba, bo zapiąłem bardzo ładnie. Proszę bardzo, rozmawiajmy sobie spokojnie. Dodam tylko, że w ciągu godziny Piotr złowił 17 leszczy i 3 okonie. I coś tu holujemy jeszcze. Czad. I właśnie prawdopodobnie jest to 18 leszcz, sądząc po pracy wędeczki. Tak, osiągnięcie takiego efektu na łowisku w tak niesprzyjających warunkach jest możliwe tylko dzięki wspaniałemu przygotowaniu łowiska. Piotrze, jak to łowisko przygotowałeś? Czemu łowisz tak dużo ryb? No, łowisko bezwzględnie wymaga przygotowania w okresie zimowym, co nie znaczy, że musimy nie wiadomo ile dni je przygotowywać. Pierwszy raz, kiedy tu przyjechałem na tą taflę, było głucho, cicho i nikogo wokoło. Żadnego wędkarza, wyszedłem po prostu na środek toni, bo założyłem sobie, że na środku toni powinno być stosunkowo mocno głęboko. O, bardzo mocno ciągnie. Kiedy to było? Pierwszy raz, kiedy podałeś zamęt? Drugi dzień świąt przyjechaliśmy z kolegą. Czyli ile dni temu? No, kilka dni dosłownie. 3-4 dni. Tak. I po podaniu zanęty czekałem wówczas na pierwsze branie, czyli pierwsze wystawienie, że tak powiem, sygnalizatora. Dokładnie 55 minut i był pierwszy leszcz. Natomiast po tym nęceniu jesteśmy praktycznie co drugi, trzeci dzień na łowisku i leszcze są wnęcone, że tak powiem, ułożone. Ja myślę, że na tą górkę tu weszło bardzo dużo leszcza. Może być nawet kilka ton. Ta górka ma... Dodam 15 metrów głębokości. Tak, ale wokoło piękny są głębokości leszcz. Dużo większe. Widzę go w przerębu. Wokoło są dużo większe głębokości. No jest śliczny leszczyk. Brawo. Naprawdę piękna ryba. I leszcze po prostu tutaj wyczuły, że jest dobrze wyproteinowana zanęta. Doskonała wręcz zanęta i podrasowana, że tak się wyrażę, ochotką. Śliczna rybka. Około kilograma, spokojnie. Popłuczemy ręce. Temperatura jest minus 18 stopni, a może trochę więcej, ale proszę bardzo, ja sobie spokojnie ręce myję. Ważne jest, aby tak umyte ręce wytrzeć natychmiast ręcznikiem. Tak, do sucha i możemy dalej spokojnie wędkować. Nic się nam nie stanie na pewno. Żadnych przemrożeń tutaj nie będzie, ani przekwitów. Robię to 40 lat. No cóż, wracając do nęcenia. Nie wolno nęcić bardzo dużymi ilościami zanęty. To jest podstawowy błąd. To jezioro ma jeszcze tą specyfikę, że płynie pod spodem woda. Dlatego wywierciłem dwie przeręble. Jest uciąg. Jest uciąg pod spodem. Zanęta musi być podana w wielkości mandarynki. Jedna kulka doskonałej zanęty i 2-3 deko w to powinno być wkomponowane jokera. Taka kulka pionowo puszczona na dno. Jeżeli prąd wody jest w lewo lub prawo, no musimy odwiercić jedną dziurę taką asekuracyjną, że się tak wyrażę, gdyby coś tam się omsknęło lub żerujące leszcze, gdyby nam po prostu tą zanętę podniosły w górę i ona by, że tak powiem, w postaci chmurki odpłynęła. Wydaje mi się osobiście, że w grudniu i w styczniu żerowania dużych ryb są stosunkowo słabe jeszcze, ponieważ on już no, ma od jesieni bardzo dużo zapasów tłuszczowych i te wyżerowania to są tylko uzupełnieniem jego proteiny. Także praktycznie rzecz biorąc, ponowne donęcenie drugą kulką w tym samym dniu jest błędem. Może już całkowicie ustąpić wszelkie branie. I tak z reguły jest, to z doświadczenia wiem, że ponowne zanęcenie, koniec zabawy. Możemy się odwiercić kilka metrów w bok i wystąpi analogiczna sytuacja. Znowu będą brania. Przez godzinę, dwie, trzy, pięć złowimy 30, 40, może 50 leszczy. I będzie znowu przerwa. Oczywiście no, nie potrzeba tutaj wyczekiwać na jakieś poranne brania czy wieczorne brania.
Ryba, kiedy jest nęcona ciągle, przypływa na to stanowisko, stoi i czeka, żeby ją po prostu łowić. Tak to wygląda w praktyce. Czy przy łowieniu leszczy w takim łowisku, jakim teraz łowimy, to jest 15 metrów głębokości, bardzo zimno, gruby lód. Lepszy twoim zdaniem będzie sposób połowu leszcza przy pomocy mormyszki, czy też haczyka z oliwką lub ciężarki? No są to dwie różne techniki, niemniej jednak spełniają to same zadanie, pozyskujemy ryby. Bardzo, bywają dni, że leszcz bardzo bierze jakoś niemrawo, anemicznie, no, pobiera tą ochotkę i wypluwa. I wówczas łowienie mormyszką wydaje się być trudne. Po prostu wyczuwa bardzo szybko ciężar mormyszki i wypluwa. Wówczas przechodzimy na inną technikę, tak zwaną technikę z czystego haka z dociążeniem. No, wygląda to, że te 15 metrów głębokości wymaga opuszczenia jak najszybciej na dno. Dajemy gramową śrucinę, dosłownie gramową i maleńki haczyk, 20, dwie ochotki, nie więcej na haczyk przy połowie leszczy, samym haczykiem i to wystarcza. I wówczas brania są tak samo widoczne, elegancko, szybko i on jakoś czujniej i lepiej pobiera. Mniej jest, nie odskakuje od tej przynęty. W ten sposób możemy łowić w ogóle zawsze, ale największa przyjemność jednak to jest mormyszkowanie. Przy mormyszce zdarzają się sandacze, przy mormyszce zdarza się duży okoń, 2-3 kg, nieraz okoń na Mazurach potrafi wziąć przy połowie leszczy. Okonie bardzo dobrze żerują wspólnie, współpracują po prostu, wykorzystują jako pasożyty to, że leszcze z dna pobierają ochotkę, podbijają mułek i proszę bardzo, są przyłowy. No te akurat są bardzo małe, ale przedwczoraj gwarantuję Państwu, że miałem na wędce okonia powyżej kilograma i takie zdarzają się bardzo często. Wędkarze wykorzystują na błystki, po leszczach podnoszą bardzo ładne okonie, a jednocześnie również na mormyszki. Wszyscy doskonale wiemy, że leszcz jest rybą pobierającą najchętniej pokarm z dna. W każdej porze roku, aby złowić leszcza, należy haczyk z przynętą umiejscowić na dnie. Piotr w tej chwili łowi leszcze na mormyszkę. O, już jest branie. Było branie na mormyszkę. Proszę bardzo, rozmawiajmy sobie spokojnie. Czy kładziesz mormyszkę na dnie, czy też pracujesz nią w okolicach dna? Co robić z tą mormyszką, żeby leszcz ją wziął razem z ochotką? Więc no, różnica jest bardzo poważna w łowieniu samym haczykiem, a łowieniem na mormyszkę. Przede wszystkim no, mówimy o przyłowach, że można złowić jakiś inny gatunek ryb. Ale mormyszka, którą zestaw ja po prostu przesyłam w poprzek przerębli, lekko go unosząc i ona tam faluje, po prostu imituje albo małego raczka, który baraszkuje z ochotką, albo imituje drojsenę, która się delikatnie przesuwa po dnie i leszcze po prostu bardzo agresywnie reagują na takiego różnego rodzaju zachowania. Ale nie wykonujesz agresywnej, wysokiej prowokacji mormyszką? Bardzo rzadko. Czasem, jeżeli jest bardzo intensywne żerowanie, wypnę po prostu sygnalizator, teraz bo on się gdzieś tam w śniegu już przymarz, jest bardzo duży mróz, po prostu przesuwanie po samym dnie mormyszki powoduje, że leszcze, które żerują na dnie, no po prostu nie opierają się. Dostrzegają ruch. Tak, od razu ją, natychmiast ją pobierają. Natomiast jeżeli te z dołu spowodują bardzo duży ruch mułu i zanęty, zanęta się po prostu podnosi, robi się obłoczek i część leszczy podnosi się wówczas w górę. Wtedy jest, to może być po pół godzinie łowienia, po godzinie łowienia, bardzo wskazane podniesienie w górę mormyszki i delikatne zafalowanie, że tak powiem, tą mormyszką z ochotkami. Wówczas leszcz, który żeruje w toni, również pięknie pobierają i występuje branie przeważnie nie wykładane, tylko branie bardzo agresywne, takie topione. Hol kilowego leszcza z głębokości 15 metrów na żyłkę o średnicy 0,6 mm no jest pięknie. Dostarcza pięknych emocji. Piękny leszcz, proszę bardzo, zapięty na niebieską mormyszkę wolframową, dużą mormyszkę. Śliczna ryba, śliczna, piękna rybka, również taki bliźniak, ale ten z kolei jest uderzony przez kormorana. Jest to no, nagminne, że tak powiem, na Warmii i Mazurach. Kormorany nam tępią ryby i to duże ryby, temu się udało ujść z życiem, ale takich tutaj egzemplarzy, których dzisiaj złowiłem, było ze 3-4 uderzane przez kormorana. No myślę, że kormorany zniszczą nam gospodarkę rybacką w najbliższych latach, jeżeli nasze władze nie podejmą stosownych kroków i nie zaczną coś z tym ptakiem robić. Jak głęboko kormoran potrafi zanurkować i jakie straty twoim zdaniem czynią kormorany w naszym rybostanie? Kormorany są ptakami bardzo agresywnymi. Poza tym trzeba sobie zdać sprawę z tego, że praktycznie do Polski kormorany przypływają na lęgi.
W okresie lęgowym on potrzebuje znacznie więcej karmy niż w normalnym życiu codziennym. Dziennie zjada w granicach 400-600 gram dobrej gatunkowo ryby. No, ja nie jestem tutaj, powiedzmy sobie, jakimś specjalistą, który mógłby orzec definitywnie, że kormoran wyjada wszystko, ale na pewno kormorany wykończyły gospodarkę rybacką na Zalewie Wiślanym, wykańczają na Warmii i Mazurach, zaczynają zimować w Polsce, coś co można zobaczyć na Wiśle, czego nie było przez lata, jest ich bardzo dużo, przybywa w znacznych ilościach. Państwa europejskie, wspólnoty gospodarczej zarzucają nam po prostu, że my jesteśmy główną przyczyną tego, że te ptaki no, niszczą gospodarkę rybacką w całej Europie w tej chwili. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jaką metodą pan łowi strzelębla? Ja łowię teraz na ciężarek z haczykiem. Na duży haczyk? No dosyć duży, założyłem 14 albo 12. A na haczyk co pan założył? Z 5 ochotek. Także biorą tu duże dosyć leszcze czasami, to mały haczyk to można by było stosować, ale w sumie na duży haczyk taki duży leszcz powiedzmy to też nie odczuje tego. Jakiej grubości żyłki pan stosuje? Tu jest żyłeczka w tej chwili 0,7 albo 0,8 założona. Dosyć duży mróz jest, także brania są trochę mało widoczne ze względu na zamarzanie lodu w przeręblu, bo jest 15 stopni mrozu. Ale widzę, że wyniki są wspaniałe. No, brały do tej pory dosyć mocno trochę hałasu przy wierceniu nowych otworów i brania trochę ucichły. Ale na jakiej głębokości pan łowi? To jest 15-14 metrów w tej chwili. Także. I cały czas trzyma pan wędkę w miejscu, nie prowokuje pan tej ryby? Znaczy różnie. Różnie. Czasami tak? podnoszę wyżej, żeby zobaczyć, czy ryba w toni nie pływa nad dnem. Także czekając na jakieś branie można spróbować unieść też. Teraz. I która z tych prowokacji najlepiej się sprawdza? Chyba ta, którą pan teraz zastosował. Podniesienie do góry spowodowało chociaż bardzo mało widoczne branie, ale chyba to jest lew. No nie za duży, bo oporu dużego nie ma. W każdym razie ale chyba, chyba leszczyk. Może też brać okoń czasami, ale przy zanęconym łowisku na leszcza to o. Mamy. Mamy też i okonia. Okonka. Nieduży, ale głęboko dosyć połknął. Witam pana. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Co pan łowi? Co łowię? Próbuję złowić trochę leszcza. Jak to wychodzi? No jak widać, parę sztuk się udało złowić. No, widzę, że jeden całkiem niedawno. Troszkę pobiera. Jaką metodą pan łowi? To znaczy jedna wędka jest na murmyszkę, druga wędka na spławik. I na którą jest więcej brań? To znaczy ogólnie tak mniej więcej równo. Się trafia i tu branie. Chodzi się żółka czepia. Jakie żółki pan stosuje do murmyszki? Znaczy 0,8, 0,9. Na spławik taką samą? Na spławik troszeczkę grubsza, z tym, że przepon jest też cieniutki. Grubsza to znaczy jaka? To znaczy 0,12. A przepon jest jakiej żółki? 0,9 mikado. Jakie haczyki pan stosuje przy łowieniu na spławik? To znaczy druciaczki. A jaka wielkość? Wielkość 16, 18. Jakiej murmyszki dzisiaj pan stosuje? Znaczy wolframową mam murmyszkę. Aha, żeby szybko schodziła. Żeby szybko schodziła, ale dosyć duża głębokość jest, to i tak to powoli. Duża to znaczy jaka? Jest około 14 metrów. O, to jest kawał wody. I trochę to trwa, zanim murmyszka zejdzie do dna. No nie widać brania tutaj na spławiku. No to tak różnie. Podejdzie kilka sztuk, to się trafi 2-3 brania po kolei. Potem trzeba chwilę odczekać, przynęcić delikatnie ochotką. I ile murmyszek zakłada pan na... Jedną. Ile ochotek na murmyszkę, przepraszam? To znaczy na ochotek zakładam, bo staram się złapać leszcza, to 2, 3, 4. Na haczyk też? Na haczyk też większą ilość. Ochotek, tak? No staram się złapać dużego leszcza, tylko to nie bardzo wychodzi. Dużego to znaczy, jakie pan sobie wyobraża? No jak już jest koło kilograma w zimę, to już jest duży. To już jest duży. Strasznie obmarza, jest duży mróz. Trzeba ciągle przerębli mieszać. Na szczęście słoneczko nam pomaga. No, to tylko utrzymuje temperaturę, którą można utrzymać. Chyba jest. No przy pańskiej pomocy, proszę.
podobno za żyłkę się nie poluje. A wie pan, ryby. Że ja mam tak wyczulone paluszki, że ją czuję, nawet lubię czuć w ten sposób rybę na haczyku. O, pięknie chodzi. O. No, delikatnie. I mamy leszczyka. Mogę go podebrać? Tak. Ładny leszczyk. I za 30 deko. No, bywają większe. O. Nie zmienia pan na nową ochotę? To znaczy nie, będę dokładał ochotę. Dokłada pan, tak? Tak. Musimy zrobić klar z żyłką. Może ja spróbuję tu. W tyłu. Stosuje pan spławik stały, z tego co widzę, tak? Tak. Tradycyjne metody. Ochotkę trzeba chować, żeby nie przymarzła. A proszę mi powiedzieć, na takich głębokościach nie powinno stosować się spławika przylotowego? Znaczy ja panu powiem, są różne szkoły, ja preferuję, do tego jestem przyzwyczajony, tak jak pan widzi. Przy dużym rozie żyłka obmarza, stoper obmarza i ta żyłka nie bardzo schodzi. A tutaj jestem w stanie sobie wszystko przełożyć, regulować. Nie ma problemów. No tak, co wędkarz to inna szkoła. Tak. I bardzo dobrze. Staramy się podglądać mistrzów i się trochę od nich uczyć. Ma na myśli pan Piotra Stępniaka? Tak, mieszkam w okolicy i kupuję sprzęt. O, odmóżka leżąca. Jest? Nie, spiął się. Za dużo rzeczy naraz robimy, ale to... No, ale damy jest, sobie radę. Jest co robić. Można powiedzieć, że jestem sąsiadem pana Stępniaka. Mieszkam niedaleko sklepu i tylko tam się zaopatruję. Zanęty, przynęty, sprzęt. O, służy pomocą, radą. Dobry wybór, powiem pan. No, jest znany w naszej okolicy. Wszyscy znają mistrza. Jeśli chodzi o wędkarzy. Na połowie leszcza razem z Piotrem Stępniakiem. Każdemu z Państwa, który chciałby spróbować takiej techniki połowu, zalecamy pamiętać o trzech podstawowych zasadach, które obowiązują przy połowie leszczy. Po pierwsze, leszczy szukamy głęboko. Jeżeli takie głębokości w danym jeziorze występują, szukamy wody o głębokości minimum 12-15 metrów. Po drugie, łowisko powinno być wcześniej przygotowane. Zalecamy przynajmniej jeden dzień wcześniej zanęcanie niewielkimi ilościami wysokoproteinowej zanęty oraz ziemi zmieszanej z jokersem. I po trzecie, na haczyku zawsze musimy mieć ochotkę, a haczyk musi się znaleźć w pobliżu dna. Takie przestrzeganie tych trzech zasad gwarantuje nam, że jeżeli w zbiorniku leszcze występują, prędzej czy później je złowimy. Żegnamy jeszcze raz Państwa i mam nadzieję, że niebawem znów tu wrócimy. Żegnamy przepiękne wody Warmii i Mazur. Niebawem tutaj powrócimy. A na koniec mamy nieoczekiwanie jeszcze jedną rybę. Nic dodać, nic ująć. Mazury są piękne. Czasami łowimy ryby na dużych głębokościach, niejednokrotnie przekraczających 15 metrów. W poprzednich programach mówiłeś, Piotrze, że warto stosować jak najmniejszą mormyszkę. Jak pogodzić te dwie kwestie? Dobrze powiedziałem, warto i trzeba. Dlatego, że duży materiał niekoniecznie jest chętnie pozyskiwany i pobierany przez rybę. Trzeba skorzystać z materiału wolframowego. Mormyszki wolframowe są bardzo ciężkie i przy małej objętości bardzo szybko spadają na dno. Oczywiście można tutaj wykorzystać jeszcze bardzo cienką żyłkę, która również ułatwia szybki opad. Niemniej jednak podstawowym elementem szybkiego opadu jest materiał wolframowy. To w takim razie w jaki sposób możemy odróżnić mormyszkę wolframową od mormyszki niewolframowej? Słuszne pytanie. Na dzień dzisiejszy na rynku polskim powiedzmy jest 50-60 tysięcy różnego rodzaju mormyszek o różnych fakturach, różnych wielkościach i znajduje się również w tej całej populacji, że tak się wyrażę, dziesiątki podróbek. Są to mormyszki podrabiane na wolfram, bardzo ładnie zamiedziowane lub podmalowane farbami i wędkarz, przeciętny wędkarz, zresztą nie ma się czemu dziwić, nie jest w stanie odróżnić
jak to jest, że to jest mormyszka wolframowa lub nie. Dlatego pokażę najprostszy test, jak to zrobić. Proszę bardzo, mam w dłoni dwie mormyszki, które są identyczne. Jedna jest wolframowa, a druga nie. Jak to zrobić? Oczywiście jednym z głównych elementów jest sprawdzenie, czy haczyk jest wlutowany. Ale niektóre są tak zamaskowane, że tego nie można dojrzeć. W związku z powyższym bierzemy kawałek szkła, szklankę, miseczkę, podstawek, czy po prostu na szklanym blacie próbujemy opuścić tą mormyszkę na szkło. Proszę bardzo. Pierwsza spadła, nie podskoczyła nawet milimetra. I to jest materiał, który nie jest wolframem. Teraz obok niej upuszczę identyczną, ale wolframową. Proszę bardzo. 4 czy 5 razy podskoczyła na szkle. I to jest wolfram. Najprostszy test w każdym sklepie. Z ręki można zobaczyć, czy to jest wolfram. Żaden sklepikarz ani handlowiec, czy to jest na bazarze, czy gdzie indziej, nie jest w stanie nas wprowadzić w błąd. Dobrze, w takim razie, czy możemy teraz przejść do wiązania mormyszek? Czy możesz pokazać telewizorom, w jaki sposób możemy wiązać mormyszki? Oczywiście, no wiązanie mormyszki bardzo jest proste, ale istotne i jest to element najważniejszy w całej zabawie grą mormyszką. Ponieważ jest to metoda najskuteczniejsza, mormyszka musi zachowywać się i być przywiązana w sposób bardzo naturalny, czyli wszelkiego rodzaju dowiązania, przypony, węzełki, dodatkowe elementy są na mormyszce w ogóle nie wskazane. Pokazałbym to na bardzo cienkich żyłkach rzędu 0,6-0,7 mm o przekrojach takich, ale nie będzie dobrze widać tego w kamerze. W związku z tym zademonstruję na żyłce ciemnej, na węglanej, która pozwoli nam pokazać, jak ten węzeł powinien wyglądać. Mamy dwa rodzaje mormyszek wolframowych. Z łóżkiem zewnętrznym, czyli na haczyku tak zwanym muchowym, doklejanym lub dolutowywanym. I to jest wiązanie bardzo proste, bo ono jest na tak zwany węzeł szubieniczkę. Węzeł stosowany praktycznie przez wszystkich wędkarzy. Podstawowy węzeł w wędkarstwie, nie tylko, bo również w żeglarstwie. No i wymaga on po prostu okręcenia czterokrotnego elementem mormyszki w jedną stronę i dwukrotnym przełożeniem końcówki wolnej. Raz przy haczyku, a drugi raz w wolnym oczku. W takim momencie należy uznać mormyszkę za zawiązaną. Przesuwamy, on się sam przesuwa, proszę bardzo, nawet bez pomocy palców go przesuwamy, dociskamy. Czy taki węzeł wiążemy na sucho czy na mokro? To jest węzeł wiązany na sucho, praktycznie to nie ma znaczenia, bo on, jeżeli wejdzie do wody i jest tam jakiś zaczep czy ryba, to on sam się dociska. Zostawiamy tutaj ogonek rzędu 2 mm i nie jest w stanie on się już wysmyknąć, jest zabezpieczony poprzez to, że jest...